i idziemy na zakupy. Tak. Chodźcie, idziemy. No i pięknie dojechaliśmy, a ja mam dla was teraz zadanie. Wy ogólnie tańczycie w parze, prawda? Tak. To zrobicie dzisiaj zakupy w parze. Wow. Pod tytułem czerwony i pod tytułem niebieski. I będziecie po prostu związani. No nie, no jakieś żarty. Ja nie. Oczywiście zakupy będą na czas. Nie mówię. A ten, który przegrywa, to robi wszystkie micia na cień później. Nie! No jeszcze po sklepie nigdy nie chodziłem związanym z kimś. Dziewczyny, musicie przynosić mi tutaj do wózka ser, sinka, mleko i jajko. Dobrze. Chłopaki, śmietany. Tak. Cukier. Cukier. Krówki i do tego migdały. No dobra. No to proszę, proszę, czas, start! Na początku było ciężko. Chodźmy. Ej, a ser? Nie, najpierw może szynkę. Spokojnie, jagoda. Trochę się denerwowałyśmy, bo widziałyśmy, że chłopakom idzie trochę lepiej. Znaleźliśmy z Jaśkiem taki patent. Zaczynaliśmy tą uwolnioną nogą. I tak raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No i zadziałała. Oni już biorą ostatni produkt. A my co? Szybko. Raz, dwa, raz, raz, dwa. Piękne dziewczyny. Raz, o, chłopaki są też raz, blisko. Raz, dwa. Raz, dwa. I mamy remis. Wielkie brawo, wielkie brawo. A ja też wezmę jakieś zakupy. Cieka. O! Cieka. Już to mamy. Yeah. Idziemy do kasy. Okay. Raz, dwa. Raz, dwa. Pascal ma dobre poczucie humoru. Szybciej. Prawie ciągle się śmialiśmy. W parze trzeba się dogadywać. Jak chodziłam z Jagodą po sklepie, no to musiałyśmy się dogadać w parze. A jak na parkiecie, no to też muszę się dogadać z partnerem. No i pięknie wam dziękuję za pomocę. Zakupy zrobione. Tak, zrobione. I idziemy do kuchni. Otwieram bagażnik. Hop. Pascal, dostałem SMS-a od taty. Ej!